Wiadomości lokalne, witam Państwa. Policjanci z 2. Komisariatu Policji w Częstochowie aresztowali 33-letniego mężczyznę, który w nocy z 23 na 24 marca, używając przemocy oraz grożąc przedmiotem przypominającym broń, usiłował zgwałcić 19-letnią częstochowiankę. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek od godziny 6 do 22 na terenie naszego regionu przeprowadzona została policyjna akcja pod kryptonimem Prędkość. Działania te ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a szczególnie w przestrzeganiu dozwolonej prędkości. Marcinowi M., właścicielowi częstochowskiej agencji pośrednictwa pracy BEST, grozi do 3 lat więzienia za udaremnienie kontroli w swej firmie przez Państwową Inspekcję Pracy. Firma w ogólnopolskiej prasie ogłaszała, że organizuje pracę w Anglii dla kobiet i mężczyzn bez kwalifikacji. Zgłosiło się kilkudziesięciu chętnych z całego kraju. Warunkiem wyjazdu była wpłata na konto firmy 700 zł za bilet na Wyspy Brytyjskie. Tyle, że pracy w ogóle nie było. 24 marca zawarto porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie a Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice Śląskiej w sprawie wspólnych działań na rzecz utworzenia klastra przetwórstwa polimerów. 2 miliony złotych, które miasto dało na modernizację przytułku przy ulicy Gilowej w Częstochowie 2 lata temu, niestety nie wystarczyło na wszystko. Na wybudowanie nowych boksów ogólnych i wyremontowanie istniejących potrzeba około 1 miliona złotych, jednak w budżecie miasta brakuje pieniędzy na ten cel. Nie wiadomo więc, kiedy inwestycja zostanie zakończona. Skończyły się w Częstochowie wielkie inwestycje w parkach, budowanie fontan i wzbogacanie placów zabaw. Pieniędzy ledwie wystarczy na utrzymanie tego, co jest. W tym roku na utrzymanie zieleni miejskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta ma prawie 3 miliony złotych, a to o blisko 0,5 miliona złotych mniej niż w roku ubiegłym. W częstochowskim liceum imienia Romualda Trauguta zniknęły pieniądze z tzw. koleżeńskiej kasy pożyczkowej, tworzonej w comiesięcznych składek w kwocie od 50 do 60 tysięcy złotych. Choć o sprawie plotkowano od kilku miesięcy, dopiero teraz powiadomiono o sprawie prokuraturę i władze miasta. Pieniądze trafiały na specjalne konto imienne, choć założone z myślą o kasie. Na początku zajmował się całością jeden z pomysłodawców. Gdy odszedł na emeryturę, sprawę przyjęła kolejna zaufana osoba. System funkcjonował bez zarzutu do października ubiegłego roku. Wtedy okazało się, że na koncie brakuje pieniędzy. Co więcej, skarbniczka kasy poszła na zwolnienie lekarskie i jest na nim od prawie pół roku. Miejski Wydział Edukacji, jako jednostka nadzorująca, przeprowadzi w szkole kontrolę, zapowiada Włodzimierz Tutaj, rzecznik częstochowskiego magistratu. Kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy złotych zniknęło z kasy Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. Doniesienia o nadużyciach finansowych były dwa. Pierwsze jest autorstwa jednego z poszkodowanych nauczycieli. Drugie złożył prokuraturze prezydent miasta jako organ założycielski szkoły. Pieniądze, które przywłaszczono, pochodzą z kilku źródeł. Miały to być składki w dyspozycji Rady Rodziców, fundusz socjalny oraz kasa zapomogowo-pożyczkowa. Prokuratura prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Ponad 150 uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 42 na Tysiącleciu świętowało 25 marca pożegnanie ze sportem Adama Małysza. Wszyscy uczestnicy zabawy mieli poprzyczepiane wąsiki, z których słynie nasz skoczek. W holu szkoły zorganizowano wspólną lekcję dla klas 4-6, próbowano swoich sił w skokach narciarskich na sucho, a później odpowiadano na pytania quizowe z małyszologii, a w końcu przystąpiono do konkursu skoków na dużej skoczni, tyle że za pomocą programu komputerowego. Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie w kierunku Warszawy została zwężona. Prawy pas trasy będzie nieczynny aż kilka lat do czasu remontu wiaduktu. Przebudowa Placu Biegańskiego wiąże się z coraz większymi kłopotami dla kierowców. Powodują je przede wszystkim przekładki instalacji oraz wycinka drzew przy przylegającym do placu odcinku ulicy Śląskiej. W związku z tym korki ciągną się aż za ulicę Kopernika, dlatego też radzimy wybrać inną drogę. W sobotę około 100 więźniów z kapelanami, strażnikami i wolontariuszami wzięło udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Bractwa Więziennego na Jasnej Górze. Po mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu osadzone z zakładu karnego w Lublińcu zaprezentowały sztukę Szkoła Miłości na motywach powieści Oskar i Pani Róża Erika Manuela Schmidta. Publiczność, w tym wielu więźniów i tych, którzy odsiedzieli wyroki, nie potrafiła ukryć wzruszenia. 27 marca miało miejsce Święto Sztuki i Ludzi Teatru. Zespół Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie obchodził ten dzień pracowicie. Dodatkowo zorganizował godziny otwarte. Od 16 do 17 można było podróżować po jego kulisach.
Częstochowianin Jakub Bugała wygrał konkurs dobrej piosenki imienia Kaliny Jędrusik. Do konkursu zakwalifikowano 17 wykonawców z całej Polski, ale najliczniej reprezentowany był nasz region. Zaraz po nich wystąpiła gwiazda festiwalu zespół WW. Informacje ze sportu. Częstochowianin Paweł Jelonek został akademickim wicemistrzem Polski we wspinaczce sportowej. Wygrał zawody, które odbyły się na ścianie wspinaczkowej Transformator w Katowicach. W miniony weekend pierwszą kolejkę rundy rewanżowej w piłce nożnej rozegrały drużyny częstochowskiej okręgówki. Lider z koniec pola nie zawiódł. Pokonał w Ostrowach Naprzód 2-0 i powiększył przewagę nad Spartą Lubliniec, która zremisowała w Lachowni z Pogonią. Drugie zwycięstwo odniosły piłkarki SDA JD Gola Częstochowa w rozgrywkach pierwszej ligi. W Nowym Sączu pokonały Starówkę 3-1. W miniony weekend piłkarze czwartej ligi odnieśli ważne zwycięstwa. Włodar wygrał w Mysłowicach, a w niedzielę Skra triumfowała w Truskolasach. Drużyna Rakowa przegrała 3-0 mecz z Czarnymi Żagań. Tytan AZS przegrał 3-0 ze Skrą Bełchatów, a w najbliższy weekend będzie musiał stawić czoła mistrzom Polski w półfinale Plus Ligi. Włókniarz w młodzieżowym składzie przegrał w Rybniku z RKM-em. W pierwszym meczu sezonu speedrowerzyści Lwów Grada Unimot Częstochowa przegrali u siebie z aktualnym mistrzem Polski TSŻ Toruń 74-82. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.